Drodzy, szef nas wziął. No nie byłem na to chętny, ale powiedział, że tylko ja się na tym znam. Tylko ja potrafię przewieźć tak duży gabaryt. Spójrzcie tylko sami. No jest kolos. Chłopaki tu jeszcze tylko sprawdzają, czy wszystko jest ok, czy ciężarówka jest dobrze, czy pasy trzymają. No, czy światła, tutaj wszystko jest wyczyszczone. Proszę, zachowaj szczególną ostrożność w następujących przypadkach. Unikaj konfliktu z pojazdami eskorty oraz utrzymaj ładunek pomiędzy nimi. Nie zjeżdżaj z wyznaczonej trasy. Przestrzegaj ograniczeń prędkości pilnowanych przez poprzedzające pojazdy eskorty. Manewry zmiany. Pasa. Czyli tak. Najpierw jedzie pierwszy ten. Manewr został rozpoczęty przez tylny pojazd. Potem ten, a na końcu my zjeżdżamy. Dobra. No. Krótka trasa, co prawda. 100 kilometrów. Moi drodzy. A mimo wszystko człowiek czuje ten... to napięcie. Mamy Monika. Włączmy sobie wszystkie koguty. Jeszcze nam niestety pogoda. Dobra. Jak my tu musimy wyjechać? Chyba. Cholera, nie za bardzo. Tutaj musimy bardziej do tej strony dociągnąć. Szeroki pas, dobra. Co? Przejdzie to? Przeszło. Dobra, Maksiu, bo jedziemy. Będzie najdłuższe 180 km moje chyba w całym życiu. Miejmy nadzieję, że nie napotkamy żadnych problemów po drodze. No. No ma, niech ciągnie. No powiem wam, wiecie co, sobie muszę zrobić tak, odpalić, niestety. Mimo wszystko. Pierwszy w życiu mój gabaryt. Zobaczymy, bo no jeszcze będziemy jechali w nocy, to już w ogóle jest też. Ciężka. Ciężko, ciężko. Damy radę. Jaką mam nadzieję. To raczej. Nie powinniśmy nic się nie ponastarzyć. Cholera, tylko tutaj jest. Oho. Tu będzie trochę ciasno. Powolutku. Cały sens autostradą lecimy, więc jest trochę szeroko.
Więc na manewry sobie możemy pozwolić. O! Ale nie aż takie gwałtowne. Dobra, i tutaj w prawo. Okej. Dobra, ty trzeba trochę bujnąć szybciej. Te cztery dychy to musimy mieć minimum, żeby tu z tym podjechać. Dobra, jest. Mamy 40, także możemy cisnąć. Tu wąska było. Lili, Max. No, dobra, dostałem komunikat, że musimy utrzymywać się między pojazdami. Okej. Jak tam z trasą? 134. Długa dość ta trasa będzie. No jakby nie patrzeć, to... To jest to ciężki ładunek, to jedziemy dużo wolniej, no nie? W sensie, nim się rozpędzimy do takich prędkości, jak normalnie byśmy się rozpędzali ze zwykłym ładunkiem, to troszeczkę to zajmuje tego czasu. A co za tym idzie? Niestety też jej odcinku. Maksiu, bo spadniesz. Jestem ciekaw. Nie wiem, czy ja z tym dojadę w ogóle. Gdybym siedział sam bez dziecka, to spokojnie byśmy ten odcinek nagrali w miarę dobry sposób. A niestety, mając na oku dziecko, to jest, wiecie. O kurde, nie. Pętla. To, co będzie najgorsze. Tam będzie trzeba się rozpędzić, żeby wjechać. Jedź tym wozem szybciej przecież, no. Kurde, no wiedziałem. To będzie przejebane teraz. Damy radę, na spokojnie. Dopóki mamy. No, dopóki jedziemy, to jest git. No, wyciągnij sobie. Lekkie ruchy. Km, damy radę to przejechać. Tylko wziął mu się, jakbyś tak jechał szybciej, bym nie musiał zwalniać. Maksiu, natomiast za gabaryt.
koniec. Powiem wam, że nagrywanie z dzieckiem jest tak uciążliwie trudne. Maksiu, nie stawaj na tym stole! No zejdź sobie po to, zejdź sobie po to. Dobra, chyba będę musiał zmienić opcję nagrywania, tylko dziecko będzie spało. Albo go nie będzie. No chyba żeś ocipiał. Zejdź stąd, już! Zejdź stąd, powiedziałem, ale ja tylko raz powtórzę. Zejdź stąd! Oj, powiem wam. Nie możecie słyszeć płacz dziecka, ale to spokojnie. Bo na komputer mi nie będzie wchodził przecież, no bez jaj. Nie jest. Komputer mam na stole, on chce wchodzić na stół i na komputer, no. Także wam powiem, że no ciężko nagrywanie. Dzieckiem, no ale nie, nie, cóż, no. Dobra. 50 km. Znaczy, jak nam się ten uda transport, to może nie byśmy w przyszłości takie transporty robili. Kto wie, zobaczymy. Na tą chwilę robię pierwszy taki transport i bez jakichkolwiek tam przeszkód idzie mi dobrze. Ale mówię, no zobaczymy. Na razie powiem tak, to jest duża odpowiedzialność za taki ładunek. Wiadomo, i pieniądze też są większe i doświadczenie też wpada większe, ale no nie daj Boże, coś by się tutaj nie tak zadziało, to jest to dość ryzykowne, prawda? Bo to jednak jest ogromna skrzynia. Też za szybko tym nie możemy jechać. Dobra, ciśniemy trochę szybciej. Podgonimy ten nasz samochód z przodu. Przynajmniej deszcz chociaż nie pada. To jest ten plus. Sześć kilometrów. Okej. Za teraz, że co?
Myślałem, że to będzie rondo. Na rondzie byłoby bardzo trudno. O nie, będzie rondo. Cholera. Chociaż rondo nie powinno być takim dużym dla mnie problemem. Git, udało się. I teraz gdzie? Tutaj. Aha. Nie mam tu wjechać. Możesz ty, kurwa. No dobra. Kręćmy. Przejdzie? Przejdzie, spokojnie. Dobra, lecimy już. Jak mamy zaparkować na wprost, to zaparkujemy na wprost. Przegranie. Proszę bardzo, moi drodzy, aż 3, 4, 5 doświadczeń weszło. Dowiedź pierwszy ładunek 95 tysięcy. Pięknie. No to cóż, ja zapisuję grę. Z wami się będę żegnał. Sprawdźmy jeszcze, czy jakieś ładunki mamy specjalne. Tak. Został nam jeszcze jeden specjalny ładunek. Ale to na spokojnie. Myślę, że na następny raz sobie zawieziemy go. A ja się z wami żegnam i dziękuję za obejrzenie filmu.